czy ja wam zajmę 15 minut. Zabiją mnie ludzie za to, co teraz powiem w internecie. Ale jest to prawda, nie ma we mnie żadnego ustępu. Od kiedy ty narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, od kiedy ja narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, od kiedy Duch Święty zamieszkał we mnie, pomiędzy mną a Bogiem, pomiędzy tobą a Bogiem jest znak równości. Nie ma różnicy między tobą a Bogiem, między tobą a Jezusem. Jest to, co w ogóle Jezus na krzyżu. On w ogóle zwrócił człowiekowi powrót do pierwotypu, który był przed upadkiem ludzkości. Przed upadkiem ludzkości pierwsi ludzie, potocznie nazwanymi Adam i Ewa, byli delegatami Boga tutaj na ziemi. To nie było jakieś zoo, że się Bóg w ogóle patrzył tylko na ich reakcje, wiecie, obserwował ich jak mrówki w ogóle w jakimś szkle, czy tam, nie wiem, akwarium, tak? To byli osoby, które On przeżywał. To były osoby, które On dał w ogóle głębie samego siebie. Dał swojego Świętego Ducha. Więc to byli ludzie, którzy byli pojednani z Bogiem na poziomie ducha. Całkowicie. Całkowicie. To w ogóle, że oni, kwestie w ogóle ciała, tak? To, że oni byli w ogóle nieśmiertelni i tak dalej, w ogóle staram na boku. Skupmy się, chcę się skupić na tym w ogóle, na poziomie ducha. Więc to byli ludzie oddelegowani z mocą Boga tutaj na ziemi. W ogóle co się stało na krzyżu Golgoty? Wracamy do punktu wyjścia. Ostatni Adam stał się człowiekiem duchowym. Wracamy do pierwotypu. Więc w ogóle, jak tak patrzysz sobie na przesłanie Jezusa, co On mówi w ogóle do swoich uczniów, co On mówi do swoich apostołów przyszłych, tak? Że co On mówi w ogóle w modlitwie arcykapłańskiej, tak często bardzo, którą chrześcijanie bardzo sympatyzują, którą lubią często cytować. W oryginale padają takie słowa, że ja chcę, Ojcze, żeby oni byli jeden. Jeden. Nie jedno, tylko jeden. Tak samo jak ja jestem i Ty. O co tu w ogóle chodzi? Że w ogóle zamiarem Boga od początku i później zamiarem Boga na krzyżu Golgoty było to, żeby człowiek, który odda życie Jezusowi, stał się tak samo jednym bytem z Bogiem, jaki On jest. A przepraszam bardzo, Bóg nie może się połączyć z czymś, co nie jest równe Jemu. To przepraszam, nie da rady, bo to taki Bóg jest, że lubi rzeczy doskonałe, lubi rzeczy perfekcyjne, lubi rzeczy, lubi istoty i zjawiska, które odzwierciedlają Jego. Więc celem krzyża nie było tylko w ogóle uzdrowienie twojego ciała, uzdrowienie twojego mózgu, czy tam, nie wiem, układu nerwowego, czy psychiki. To chodziło w ogóle o coś bardzo, o coś o wiele głębszego. Żeby na ziemię wrócili oddelegowani ludzie przez Boga. W ogóle, tak patrzę na tego Jezusa i bardzo mnie zastanawiało, dlaczego On mówi, że jest Synem Człowieczym. Bardzo mnie to zastanawiało. Bo w ogóle nigdy nie powiedział, że jest Bogiem, tylko że jest Synem Człowieczym. Doktryna, że Jezus jest Bogiem, pojawiła się dopiero później, ale sam Jezus nie powiedział, że jest Bogiem. On podkreślał to, że jest przede wszystkim człowiekiem. Ale jakim człowiekiem? Pojednanym z Bogiem na poziomie swojego ducha. A kim ty jesteś? Pojednanym człowiekiem na poziomie swojego ducha. Skoro Jezus stawiał się na miejscu Boga, na równi z Bogiem i mówił jeszcze z pełną premedytacją, że naśladujcie mnie. Bo co znaczy to słowo naśladujcie mnie? Kopiujcie. W ogóle kopiujcie mnie. W swoich słowach, w swoich zachowaniach, w swoim podejściu, w tym, co głosisz, w tym, co prezentujesz, kopiuj Jezusa. Jezus stawiał się na równi z Bogiem. Mówił do Niego Ojcze. Za to Go zakatowali. I na pewno Ciebie zaczniesz prezentować Boga, zaczniesz w ogóle stawiać się na równi z Nim, zaczniesz mówić, że jesteś tutaj Jego w ogóle namiestnikiem. To Ciebie też będą chcieli zacząć. Na każdym kroku. Bo uczeń nie jest większy od mistrza. Znamy to w ogóle z praktyki. Ale w ogóle, jak to rozdzielić, żeby nie zwariować? Zastanawiałem się w ogóle. Robiłem jakieś takie w ogóle eksperymenty, jak zaczęło w ogóle do mnie te rzeczy dochodzić. Jak byłem świeżo nawróconym człowiekiem,
I w ogóle i osoba, która mnie przyprowadziła do Jezusa, powiedziała mi, że teraz cała w ogóle potęga Boga mieszka we mnie. Tak robiłem sobie takie głupie eksperymenty. Na przykład waliłem w nos amfetaminę, patrzyłem w lustro i patrzyłem w ogóle i brałem autorytet nad tą substancją psychoaktywną w moim ciele i patrzyłem, w jakim tempie wytrzeźwienie. Zastawiałem sobie zegarek, patrzyłem, wiecie, potestowałem moc. Testowałem moc, to było bardzo głupie z mojej strony. Bywało tak w ogóle, że na ewangelizację szedłem w ogóle prosto z imprezy. Po drodze w ogóle trzeźwiejąc, bo wiedziałem, że mam taką moc. Ale to było debilne z mojej strony, nikogo tego nie zachęcam, Ale w ogóle, jak korzystać z tej mocy, żeby nie zwariować, bo mi w pewnym momencie po prostu odbiło. Nie wiedziałem w ogóle, jak z tego korzystać. Jak w ogóle oglądałem taki film, Shazam, tam w ogóle mały chłopiec dostaje super moc. I nie ma pojęcia bladego, jak z niej korzystać. Ja w ogóle zobaczyłem w tym siebie. To był bardzo bliski dla mnie obraz, bo ja w ogóle robiłem też takie różne głupie rzeczy, korzystając z Bożej mocy. Więc w ogóle badałem ten temat i zrozumiałem przede wszystkim, że ta moc jest w moim duchu. Ona nie jest w moim ciele, ona nie jest w mojej psychice, bo gdyby była w mojej psychice, gdyby była w moim ciele, to mnie to nie było, bo bym nie potrzebował miejsca, w którym muszę się leczyć. Nie oszukujmy się, nie ma Boga w naszej psychice, w naszych emocjach. On tam trzeba go w ogóle przebić mu drogę. Jezus miał o tyle łatwiej, że On od urodzenia miał doskonały umysł, doskonałą duszę Boga. Tu się zrodził prosto z ducha, tak? A my musimy się przebijać, więc podstawą w ogóle ruszenia tematu jest uwierzenie w to, jak kupuś puchatek w hefalumpy, że jesteś równy Bogu. Że w ogóle ta sama moc, która była w Jezusie, naprawdę jest w Tobie. I że nie ma między Tobą a Jezusem żadnej różnicy. Żadnej. Później tą w ogóle moc trzeba wysłuchać tak jak wszystko w życiu chrześcijania, no przez wiarę. No. Przez wiarę, jak przyjąłeś uzdrowienie na kostkę, czy na nogę, czy na nie wiem, bolący ząb, tak samo przez wiarę musisz tą moc wysłuchać swoje życie. W różne dziedziny życia, na każdym odcinku będziesz musiał w ogóle wierzyć inaczej. W ogóle załapałem się już w ogóle teraz taką rzecz, że nie ma czegoś takiego, że raz uwierzyłem i w ogóle już zawsze mam taką samą wiarę wszędzie. No, człowiek się przybija, no, patrzy w ogóle na jakąś sytuację, która go przerasta w ogóle fizycznie i umysłowo i musi się nauczyć wierzyć w tej sytuacji. Kiedyś tak w ogóle myślałem, że jak raz uwierzyłem, to już nie muszę w ogóle budować swojej wiary. Się mocno przejechałem na tym fakcie. Więc zawsze będzie jakaś sytuacja, która będzie cię umysłowo i fizycznie przerastać. Ale ty w tej sytuacji musisz pamiętać prosto w ogóle rzecz, że w Tobie jest sam Bóg i że Ty jesteś Bogiem tutaj na ziemi. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Czyli w ogóle jak Ty nakładasz ręce na siebie albo na kogoś z chorobą, to kładzie sam Jezus. Jak mówisz do problemu, mówi sam Jezus. W ogóle konsekwencją tego jest to, że zauważyłem, że zniknęły u mnie problemy z niedowiarstwem. Na tym pułapie życia, na którym obecnie jestem, nie wiem jak będzie na innym, tak? Ale na tym pułapie życia, na którym ja obecnie jestem, nie mam problemów z niedowiarstwem żadnych. Ale też nie mam żadnych skrupułów co do siebie i do innych. Nie mam wymówek. Koniec wymówek. Skończyły się. Ponieważ moc Najwyższego jest we mnie. Jestem w miejsce Chrystusa. Więc nie mam prawa nawet mieć jakiejkolwiek wymówki. Czegoś mi się nie chce, że tego nie umiem, nie potrafię, że mam problem. To jest w ogóle bardzo bolesna rzecz. Bo dużo większość chrześcijan lubi mieć wymówki. Większość. Zacząłem w ogóle pracę z ludźmi duszpasterską, to widzę, że ludzie lubią mieć wymówki różne. Bo to jest wygodne. A kiedy to objawienie w ogóle przypije do człowieka, że jego problem tak naprawdę jest wynikiem jego decyzji na ten problem, tak? To się staje niewygodne. To się staje naprawdę problematyczne. Bo rozumiesz, że ty jesteś tak naprawdę teraz panem swojego losu. W każdym aspekcie. Bo pełnia władzy mieszka w tobie. Pełnia mocy mieszka w tobie. Jesteś tutaj zrównany z Bogiem przez to, że uwierzyłeś w Jezusa. I w ogóle nie ma w tym konfliktu z pokorą.
mi ludzie zarzucają, że jestem pyszny, arogancki i tak dalej, ale nie ma we mnie żadnego konfliktu z pokorą. Bo w ogóle, bo jak ja kopiuję Jezusa, to kopiuję Go w pełni. Kopiuję Go pod względem zarówno stawiania siebie na równi z Bogiem, bo jestem Jego dzieckiem, jestem prawowitym dziedzicem. Tak samo jak Jezus był prawowitym dziedzicem, bo był Jego dzieckiem. Ale też naśladuję Jezusa w tym, że jestem całkowicie posłuszny Duchowi Świętemu i prawdzie. Bo ja mam świadomość tego, że fajnie, teraz jestem w ogóle w Chrystusie. Jestem, cały potencjał w ogóle nieba mieszka we mnie. W miejsce samego Jezusa jestem postawiony jako namiestnik tutaj na ziemi, jako władca. Ale ja bez Boga nic nie znaczę. Ja jako człowiek bez Ducha Świętego nic nie znaczę. Tak samo jak Jezus, gdyby nie był Chrystusem, Bożym pomazańcem, wybranym przez Boga, którym Bóg zamieszkał w duchu, tak samo jak w tobie, też by nic nie zdziałał, gdyby nie był Chrystusem. Więc kochani, zapisałem sobie mnóstwo rzeczy, ale w sumie nic z tym nie powiedziałem. Już nawet dobrze. Więc będziecie gdziekolwiek się udacie, z czymkolwiek będziecie się mieli styczność, z czymkolwiek będziecie walczyć w swoim życiu, pamiętajcie, że zawsze jesteście na wygranej pozycji. Bo wydajesz rozkaz z tronu. Jesteś w Chrystusie posadzony w okręgach niebieskich, po prawicy samego Boga. Więc jak ty wydajesz rozkaz, to wydaje sam Bóg rozkaz do określonych rzeczy. Nie zapominaj o tym. Tak samo nie zapominaj o tym, że będzie w ogóle zgraja religijnych ludzi, którzy nie potrafią się umiejscowić. Niby są dziećmi Boga, zachowują się jak niewolnicy. To jest w ogóle dla mnie przerażające. To jest dla mnie w ogóle przerażające. Kiedy w ogóle taką, Bóg mi w ogóle rzecz powiedział, że ja bardzo chcę, żeby w ogóle, żeby ludzie doszli do punktu poznania tego, kim naprawdę są. Ale ludzie się boją tego. Ludzie boją się przyznać, narodzeni na nowo z Bożego Ducha, chrześcijanie są równi Bogu. Muszą, że jakiś piorun trafi. To jest arogancja. To jest po prostu znajomość siebie. Tak jak Chrystus znał siebie. Więc znajcie siebie. Rządźcie, dzielcie, działajcie, odbierajcie teren. Nieważne, co będzie przed wami stało. Zawsze moc Boga jest w was. Nieważne, co zrobicie. Amen. Amen. Amen.